Transformacja energetyczna, reforma górnictwa węgla kamiennego. Już straciłem Państwa uwagę? Część osób pewnie tak by zareagowała, gdyby nie fakt, że tak naprawdę są to problemy dotyczące nas wszystkich. Ale w zwykłych historiach będziemy rozmawiać nie tylko o tym. Będziemy rozmawiać także o tym, co to znaczy robić jakościowe dziennikarstwo w Polsce i w ogóle, w jaki sposób wygląda praca dziennikarza z różnymi tematami i z różnymi multimediami i w jaki sposób dziennikarze dziś starają się dotrzeć do nas z informacją, próbując poradzić sobie również z finansową stroną medialnego biznesu, czyli z tym, że trzeba w jakiś sposób sfinansować te produkcje i te artykuły. A gościem zwykłych historii jest Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka Outriders. Witam serdecznie w naszym studiu i strasznie się cieszę, że pomiędzy nagraniami do kolejnej produkcji znalazła Pani czas na wizytę i na rozmowę. Nie ukrywam, że bardzo mi zależało na takiej rozmowie od czasu, kiedy zostałem szczęśliwym nabywcą tej pozycji, którą Państwu polecam bardzo gorąco. I kiedyś jeszcze Michała Potockiego też złapię. Dlatego, że uważam, że uprawiacie, jako pewnie już ostatni przedstawiciele zawodu dziennikarskiego w Polsce, dziennikarstwo jakościowe. Tych dziennikarzy jakościowych jest sporo, ale mam takie wrażenie, że wszyscy mamy takie wrażenie, że oni są trochę ginącym gatunkiem, że trzeba was wspierać, a to wspieranie nie jest łatwe. Pani najpierw pracowała przez wiele lat w tradycyjnych redakcjach, teraz pani pracuje w redakcji, która musi się sfinansować. Jak by pani określiła różnicę w doświadczeniu pomiędzy tymi dwoma typami pracy? Chyba jak różnicę między wejściem na Giewont, a na Monteverest. Może to będzie właściwe porównanie. No nie jest to proste. Nie jest to proste, bo to jest walka. To jest stała walka. Tradycyjne media, mam tutaj na myśli telewizję, radio, gazety czy duże portale internetowe, mogą się utrzymywać z reklam, z wyskakujących okienek, z organizowania konferencji, szkoleń i tak dalej. Tak to wygląda w tradycyjnych mediach, pomijając oczywiście media publiczne, które jeszcze mają pieniądze dodatkowe między innymi z abonamentu. No a my przyjęliśmy zupełnie inną strategię i tę strategię jest bardzo trudno wytłumaczyć. Po pierwsze, utrzymujemy się między innymi z grantów. Otrzymanie grantu też nie jest prostą rzeczą, bo biurokracja w tym wypadku jest ogromna i później ogromna odpowiedzialność jest po naszej stronie, by wykazać, że właściwie spożytkowaliśmy pieniądze, ale to też pokazuje, że jesteśmy transparentni, więc to jest plus. Druga rzecz, którą przyjęliśmy, to brak reklam. Chcemy być niezależni w pełnym tego słowa znaczeniu, ale też chcemy pokazywać nasze treści nie tylko słowem, ale także formą graficzną. U nas dominują reportaże multimedialne, gdzie czasem przygotowanie strony graficznej może trwać znacznie dłużej niż przygotowanie nawet tej warstwy tekstowej. Chcemy po prostu pokazać, że to, co robimy, jest też ładne. A takie wyskakujące okienka, jak wszyscy wiemy, no trochę chyba irytują. No i teraz tak, mamy granty, mamy czytelników, którym pozostawiamy otwartą treść, a musimy ich przekonać, by nas wsparli. I to jest bardzo trudne, bo nawet jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do płacenia za subskrypcję, to wie, że jeżeli nie zapłaci, to czegoś nie przeczyta, albo przeczyta tylko fragment tekstu. My się za paywallem nie chowamy, ale musimy o to wsparcie prosić, bo takie też są wymogi naszych donatorów. My musimy sami stanąć na nogi, no bo my chcemy też się czuć potrzebni, jeżeli nie będziemy mieli wsparcia czytelników, którzy będą, tak, chcemy płacić za dobre, jakościowe, niezależne, fajne dziennikarstwo w kilku językach, bo jesteśmy dostępni nie tylko po polsku, ale między innymi po angielsku, a niekiedy również po hiszpańsku oraz w innych językach, jeżeli jest taki wymóg danego reportażu, jak na przykład robiliśmy komiks o COVID-19 w fawelach w Brazylii, żeby mógł wystartować w międzynarodowych konkursach, musiał być przetłumaczony bodajże na minimum 4 języki. No jeżeli my nie przekonamy tych ludzi do siebie, to chyba powinniśmy sobie zadać pytanie, po co jesteśmy. To wszystko, co robimy, kosztuje. Nie tylko ogromne pokłady czasu, zaangażowania, siły i energii. My jesteśmy naprawdę małym zespołem, proszę mi wierzyć, to jest kilkanaście osób na stałe.
ewentualnie kilka osób do współpracy zewnętrznej w innych krajach, jeżeli ona jest potrzebna, ale nasz podstawowy, główny zespół to jest kilkanaście osób. I to wszystko, co robimy, robimy sami tymi właśnie rękami. Ale tak jak wspomniałam, to nie jest tylko czas, siła, zaangażowanie, poświęcenie, bo to, co robimy, chcemy robić jak najlepiej, ale to są koszty. A to, co ja zaczęłam robić, czyli film o transformacji energetycznej, no realizowanie takiego filmu dokumentalnego w 10 krajach w trakcie pandemii jest ogromnym wyzwaniem. Zaraz o tym filmie porozmawiamy, ale mam takie, nie ukrywam, dwa trochę zaczepne pytania. To znaczy, pierwsze jest takie, czy to jest ten moment, w którym trochę pani docenia tych tradycyjnych wydawców, którzy przez lata, no, płacili pensje, już nie wchodźmy jakie, ale jednak zabezpieczali dziennikarzom jakiś tam byt i to oni się musieli martwić o to, żeby zarabiać na utrzymanie całej redakcji, gazety i tak dalej. Kiedy pani widzi to z tej drugiej strony, to znaczy, że trzeba na to zarobić, tak? Czy to nie jest tak, że w tej chwili też pani trochę inaczej patrzy na to tradycyjne dziennikarstwo, czy na tradycyjnych wydawców, znaczy trochę może lepiej ich rozumie, może tak powinienem postawić pytanie, że oni też walczą na tym rynku o to, żeby jakoś finansować także tą działalność wydawniczą. To ja na dwa sposoby odpowiem. Mhm. I tak, i nie. Z jednej strony tak, rozumiem, bo walka o przetrwanie, zwłaszcza tych mediów tradycyjnych w rozumieniu na przykład gazet papierowych, to jest naprawdę ogromne wyzwanie i rzeczywiście pod tym względem ja moim byłym redakcjom bardzo kibicuję, to nie ulega wątpliwości. Ja nigdy bym się nie cieszyła z upadku jakiegokolwiek medium, to jest po prostu naprawdę niemożliwe. Nawet jeżeli z kimś się nie zgadzam, no to wiem, że trzeba patrzeć z drugiej strony, to mogłoby spotkać moje medium, prawda? Także nie wolno w ten sposób postępować. Ale z drugiej strony, mimo że nam jest trudno, to ja mam poczucie tej większej niezależności. Ja wielokrotnie słyszałam, że na przykład czegoś nie powinnam może w taki sposób napisać, no bo wiecie, to jest nasz duży narusza partner. Narusza na przykład interesy reklamodawcy. Reklamodawca, prawda? No ja sobie nie wyobrażam dalej tak pracować, a mam wrażenie, że to był taki postępujący proces, bo jeszcze wiele, wiele lat temu, kiedy pracowałam w Rzeczpospolitej, która przecież tych reklam miała mnóstwo od największych firm i państwowych, i prywatnych w Polsce, nigdy nie było takiego podejścia, naprawdę była większa niezależność tych wydawnictw, natomiast z czasem niestety, kiedy musiały bardziej walczyć o ten byt, to z czasem niestety to wpływało na tę niezależność. Nawet w czasie, jak nie było tak silnych nacisków z różnych stron, no, czy komercyjnych, czy politycznych, to mam takie wrażenie ze swojego czasu pracy w mediach wiele lat temu, że tam już też mieliśmy takie poczucie, które chyba dobrze w słowa ubrał jeden z moich redakcyjnych kolegów z jednej z redakcji. My się tutaj zajmujemy tworzeniem atrakcyjnego otoczenia treści reklamowych. Oby tak nie było. Czyli że po prostu, no, żeby ludzie kupowali reklamy, to musi się robić sprzedaż, na przykład tej gazety, czy oglądalność tej telewizji, tak? A z drugiej strony, żebyśmy mogli robić te atrakcyjne treści programowe, no to musimy mieć na to finansowanie. No i to jest takie błędne koło i szkoda, że ta różnica czasami się zaciera, bo ja pamiętam, że jeszcze kiedyś dużo lepiej oznaczane były na przykład artykuły sponsorowane i tak dalej. No niestety, czasami czytając niektóre tytuły, mam wrażenie, że ta granica się zatarła, że brakuje czasami teraz tego. Teraz chyba pływamy w native advertisingu tak zwanym. No i to nie jest dobre. Na pewno nie. Na pewno z punktu widzenia odbiorcy, bo myślę, że w tej chwili odbiorcy zastanawiają się coraz częściej na temat tego, czy to, co czytają, jest rzeczywiście rzetelne, czy nie realizuje czyichś interesów, prawda? Ale o tej niezależności też to będzie drugie zaczepne pytanie pewnie. Chciałem zapytać, no bo tak, rzeczywiście nie macie reklamodawców, ale z drugiej strony są grantodawcy. To może się pojawić u odbiorcy pytanie, czy nie jesteście zależni od osób, które przyznają wam granty, no bo przecież one są obwarowane jakimiś zastrzeżeniami i to może mieć jakiś wpływ na przykład na waszą niezależność. I to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo fajnie, że mam okazję to wyjaśnić. To też nie jest tak, że my korzystamy z wszelkich możliwych grantów. My również przyglądamy się warunkom tego grantu. Czyli podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o nasze granty, jest to, że donator nie ma wpływu na nasze treści. On nie może wymagać, że mamy zrobić to i to, tak i tak.
On może wymagać czego innego i na to się musimy godzić, bo to jest jakby normalne we wszystkich tych wersji językowych na przykład, tak? Może się domagać wersji językowych. Może się domagać tego, że na przykład w danym roku musimy wyprodukować na przykład 6 reportaży multimedialnych albo 2 pełnometrażowe filmy dokumentalne. Jego nie interesuje, o czym one będą. Po prostu mają być takie formy, a to już jest nasza głowa i nasza sprawa, jak to zrobić. Może się domagać tego, żeby mobilizować nas do tego, żebyśmy sami stawali na nogi. Stąd ta nasza cała akcja zachęcania ludzi do subskrypcji, bo nasi grantodawcy powiedzieli nam, że na koniec tego roku my musimy mieć 2000 subskrypcji. Oni muszą też widzieć, że oni wspierają coś, co ma sens. I to są tego typu rzeczy. Natomiast zdecydowanie nie wchodzimy w żadne partnerstwa, kiedy po drugiej stronie jest oczekiwanie wpływu na nasze treści. Czyli podam przykład, nie wiem, naszego filmu, byłaby tam organizacja X, która by powiedziała, ok, wejdziemy w ten projekt, damy wam pieniądze na realizację tego filmu pod warunkiem, że zrobicie wywiad z naszym przedstawicielem albo z takim przedstawicielem, albo w filmie nie pojawi się głos takiej i takiej strony. No, w takie partnerstwo nigdy byśmy nie weszli bez względu na to, jakie byłyby to pieniądze. No to porozmawiajmy teraz o tematyce, którą pani sobie wybrała. Zanim przejdziemy do filmu, to w ogóle o tej energetyce i o tym węglu, bo to wybór jest niełatwy. Ja pochodzę z takiej części kraju, która w ogóle nie ma z górnictwem nic wspólnego, bo jestem z Białegostoku i przez wiele lat głównym dostarczycielem wiadomości dla mnie, bo zawsze się interesowałem gospodarką, więc w tym oczywiście górnictwem, był na przykład redaktor Jan Dziadul z Polityki. Zaczytywałem się jego tekstami, ale kompletnie nie miałem pojęcia, czy punktu odniesienia, czy to, co on pisze, to rzeczywiście, że tak powiem, dotyka tej tkanki rzeczywistych problemów gdzieś tam. Miałem nadzieję, że tak jest. Co zdecydowało w ogóle o tym, że pani się tym tematem zainteresowała? Na ile to był przypadek redakcyjny, a na ile świadomy wybór? I co w końcu panią w tym zachwyciło? Ojej. I mam to jeszcze opowiedzieć krótko. No, urodziłam się w Jaworznie. Jaworzno nie jest śląskiem. Jaworzno jest w województwie śląskim. Urodziłam się tam dlatego, że moja rodzina przeniosła się z Bytomia, bo mój dziadek, górnik, dostał nakaz pracy w kopalni w Jaworznie. Wcześniej pracował w Bytomiu, podobnie jak mój pradziadek pod ziemią. Niemniej jednak to absolutnie nie miało żadnego wpływu. Ja nie znałam ani swojego dziadka, ani pradziadka umarli, nim się urodziłam. Z Jaworzna wyprowadziłam się mając mniej więcej 5 lat, bo moi rodzice, którzy są akurat muzykami, dostali pracę w Lublinie i jakby tu powinien nastąpić koniec historii węglowej w moim życiu. Nigdy się jakoś szczególnie nie interesowałam górnictwem, węglem. Zaczynałam pracę w dziennikarstwie w 1997 roku. Tak, przyznaję się, miałam 14 lat w Dzienniku Wschodnim w Lublinie, w dziale miejskim, pisząc o wielu sprawach, ale na pewno żadna z nich nie była związana ani z górnictwem, ani z energetyką. Kiedy przyjechałam na studia do Warszawy, zaczęłam pracę w Rzeczpospolitej w dziale miejskim, no ale po studiach stwierdziłam, że potrzebuję pracy na etat. Tego etatu tam nie było, ale okazało się, że jest w dziale ekonomicznym. Och, jak miło, pomyślałam i usłyszałam, no dobra, ale zajęłabyś się górnictwem węgla. Czym? No, z Jaworzna jesteś, no. No tak, no ale nie mówiłam, że dziadkowie byli górnikami. No słuchaj, no jest taka sprawa, masz 24 godziny na decyzję. Pomyślałam, mówię, no w sumie spróbuję. No i tak to się zaczęło. Nie było to naprawdę łatwe. Ja po kilku tygodniach stwierdziłam, że ja nic nie rozumiem. Bardzo szybko pojechałam na Śląsk, śmieję się zawsze z siebie, że byłam takim Gierkiem Spódnicy. Pojechałam do wszystkich możliwych stron, czyli do związkowców, do prezesów, do ekspertów. Powiedziałam, pomożecie? No pomożemy, no wyjścia nie mamy. O Boże, Rzeczpospolitej, znowu baba o górnictwie, jeszcze nic nie wie, nie, to w ogóle się nie może udać. No i wreszcie po kilku miesiącach uznałam, że nie, ja jadę pod ziemię, bo ja naprawdę nic nie rozumiem z tego, co oni do mnie mówią. Ja muszę zobaczyć, jak ta kopalnia działa, skąd się ten węgiel bierze, tak? No, ja wiem, że z podziemi. No, jak już pojechałam pierwszy raz pod ziemię, no już tak zostało, wciągnęło. Mam takie poczucie, że jak za długo nie jestem pod ziemią, to muszę powtórzyć, odświeżyć sobie wiedzę. Ta historia, myślę, jest bardzo ciekawa z punktu widzenia przyszłych adeptów dziennikarstwa, czy młodych ludzi, którzy się zastanawiają, czy warto, bo mam takie wrażenie, że czasami nam się wydaje, że my musimy
zostać dziennikarzami od czegoś tam po naszych papierach, bo się czymś interesujemy. Na przykład nową technologią się interesujemy, to będziemy pisać w mediach technologicznych, tak? Ale czasami o naszym życiu decyduje przypadek, czasami zainteresowania. Na przykład ja też wywodzę się z dziennikarstwa ekonomicznego, ale zaczynałem jako bardzo młody chłopak od bycia reporterem. Ja miałem 17 lat, jak zaczynałem w radiu. I zaczynałem od jakichś imprez muzycznych i od jakichś w ogóle nie wiadomo tego typu tematów. Więc trochę przypadek, a trochę jakieś świadome wybory pewnie decydują o tym, gdzie tam na końcu jesteśmy, ale warto się zagłębić w jakiś temat, który jest rzeczywiście interesujący. I teraz może byśmy powiedzieli pod tym kątem tym młodym ludziom, kiedy w zasadzie zostaje się specjalistą od danej tematyki, kiedy na przykład pani może uznać, że to jest ten moment, w którym redaktor Karolina Baca-Pogorzelska rzeczywiście stała się takim dziennikarskim autorytetem od górnictwa i energetyki. Czy był jakiś taki moment oświecenia, że to jest ten moment, że ja to w końcu rozumiem i potrafię czytelnikom wytłumaczyć? Ja się cały czas pewnych rzeczy uczę w górnictwie, bo mam wrażenie, że jest tyle rzeczy, o których ja jeszcze nie wiem. Na przykład, że są kopalnie niezmechanizowane kompletnie. Dowiedziałam się ostatnio, będąc na Donbasie, że tam jeszcze pracują kopalnie, w których nie ma maszyn. No więc uczę się cały czas. Natomiast ten moment przełomowy, taki naprawdę przełomowy, ja myślę, że dla mnie były takie dwa. Pierwszy to był, kiedy otrzymałam nagrodę Wyższego Urzędu Górniczego Karbitka. To jest taka bardzo niszowa, wewnętrzna nagroda dla dziennikarzy zajmujących się górnictwem, ale bardzo ważna o tyle, że podkreśla, że dana osoba bardzo mocno w swoich materiałach kładzie nacisk na bezpieczeństwo wydobycia, bo o tym czasami się po prostu zapomina. I po tej nagrodzie zostałam wyróżniona wraz z innymi laureatami tej nagrody. Dostałam stopień górniczy, inżynier górniczy trzeciego stopnia i mundur górniczy mi. Stąd absolutne prawo do noszenia munduru. Do noszenia munduru, tak jest. I to był naprawdę bardzo duży przełom dla mnie. Potem awansowałam, jestem inżynierem górniczym drugiego stopnia, bo napisałam kilka książek o górnictwie. Drugie życie kopalń, Babska Szychta i Ratownicy Pasja Zwycięstwa z fotografiami Tomka Jodłowskiego. Więc awansowałam, dostałam ten drugi stopień i na tym, i to były takie momenty przełomowe, a ten kolejny przełom, taki naprawdę ważny, to jest właśnie to, co tu leży, czyli Czarne Złoto, Wojno, Węgiel z Donbasu z Michałem Potockim. Jeszcze raz pokażę. Dwuletnie śledztwo w sprawie importu antracytu z okupowanego Donbasu, który przyjeżdża do Polski i innych krajów na rosyjskich dokumentach, czyli jednym słowem Rosja kradnie Ukrainie antracyt i sprzedaje jako własny. Powiedziałam to w jednym zdaniu, a udowodnienie tego trwało bardzo długo i rzeczywiście to tak jakby umiędzynarodowiło też moją pracę, ale też moją pozycję, bo ten temat, który realizowaliśmy razem z Michałem, po wielu, wielu, wielu miesiącach, ale pociągnęły inne media, media zachodnie również, w tym Stany Zjednoczone, nawet sięgnęły po ten temat. I to chyba było takie już dla mnie drugie przełomowe podejście do samej siebie, bo tylko ja i Michał wiemy, ile pracy włożyliśmy w to śledztwo i w tę książkę. Myślę, że nawet bardzo wnikliwy czytelnik po przeczytaniu tej trudnej książki, bo ona jest trudna do czytania, bo jest bardzo specjalistyczna. Nie, no na pewno. Dla laika będzie trudna. Nie będzie w stanie się domyślić, ile to pracy kosztowało. Ja jestem bardzo dumna z tej książki i z tej naszej współpracy i pracy. Żałuję tylko jednego, że premierę miała 8 kwietnia 2020 roku w środku totalnego lockdownu i że nie mieliśmy okazji tak naprawdę face to face spotkać się z czytelnikami. Jeden raz mieliśmy nieduże spotkanie w Poznaniu, takie nasze największe, chyba było 30 osób w czerwcu ubiegłego roku, bo takie były przepisy. To nie to, że się nie interesowali. Na spotkaniach online było bardzo dużo ludzi, co też było budujące, ale myśmy byli strasznie głodni tego, by pogadać normalnie. W nakładzie się to rozeszło. Nakład książki to 5 tysięcy egzemplarzy, jeżeli chodzi o papier.
Nie mam tych najnowszych danych za pierwsze półrocze 2021 roku, ale chyba na koniec 2020 roku, razem, bo jeszcze była wersja elektroniczna, oczywiście, więc łącznie chyba było sprzedanych plus minus około 1800. Nie chcę się tutaj pomylić, bo nie mam dokładnie tych danych. No teraz najświeższe będziemy mieć niedługo po połowie 2021 czyli roku. Czyli mówiąc krótko, nie da się z tego wyżyć. Z pisania książek? Z literatury faktu w Polsce. Nie, no to tutaj trzeba superkryminały pisać i chyba z tego może się da wyżyć. Z takich książek nie da się wyżyć. Ta książka, jakby realizacja jej, to było kilkanaście krajów, kilka lat, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kto wam pomógł? No bo tak, 40 artykułów mniej więcej napisaliście w tym czasie z kolegą, czyli no to są rzeczy, za które oczywiście dostaliście wierszówkę, zakładam, w sensie za artykuły tak, i tak dalej, oczywiście. I tak dalej. Tak, natomiast, tak, bo to były publikacje, powiedzmy, w Dzienniku Gazecie Prawnej, zaczęło tak, się to w 2017 roku. Natomiast jak to się w ogóle udało sfinansować? No bo było, że tak powiem, rzeczywiście międzynarodowo, podróżowaliście sporo, można było w mediach społecznościowych, jeśli ktoś z was śledził, też to śledzić. No to ktoś może dojść do wniosku, że to jest niewarta skórka za wyprawkę, że tak się wyrażę. Nie? No to tak, to nie jest żadna tajemnica. To znaczy, kiedy to nie był jeszcze etap książkowy, to rzeczywiście nasze wyjazdy, delegacje finansowała redakcja Dziennika Gazety Prawnej, oczywiście. Kiedy zaczął się etap książkowy, podpisaliśmy umowę z wydawnictwem Czarne, dostaliśmy zaliczkę za naszą, jakby na poczet naszej pracy już. No i po prostu pożytkowaliśmy tę zaliczkę na to. Dostaliśmy też kilka nagród, które miały również ekwiwalent jakiś pieniężny, co również pomogło sfinansować tę książkę. Czy wyszliśmy na zero? Jeszcze nie wiem. Myślę, że nie. No to ja mam taki apel, bo pani redaktor nie wypada. Kupujcie państwo jakościowe dziennikarstwo, bo inaczej go nie będzie. Po prostu. I tu trochę dochodzimy do głównego powodu naszej rozmowy, czyli do tego filmu, który w tej chwili powstaje o górnictwie. I to też chciałbym, żebyśmy tę rozmowę podzielili na dwie części. To znaczy raz, żebyśmy sobie porozmawiali o przyszłości górnictwa, ale najpierw, żebyśmy porozmawiali, po co w ogóle film? Dlaczego takie akurat podejście do tego tematu? Bo ludzie potrzebują czasem też coś zobaczyć. A to jest taka branża, górnictwo węgla kamiennego, której nie mają okazji tak po prostu zobaczyć. Oczywiście mogą pójść do zabytkowych kopalń i zobaczą namiastkę tego, jak to wygląda, ale oni nie zobaczą tego, co ja. I jeżeli ja im to tylko opiszę, to nawet jak będą mieli bardzo bujną wyobraźnię, nie do końca to zobaczą. Kiedy zejdę tam z kamerą i pokażę im, jak to naprawdę wygląda, będą mieli trochę inny obraz. Ale tego można dotknąć? Znaczy w sensie tej gorącej atmosfery, tak, tej duchoty, która tam tak, jest, tego wszystkiego, to da się, tak, to według pani da się przekazać tak, językiem filmowym? Tak? Zdecydowanie tak, zresztą nawet moi operatorzy pod ziemią mówią, że no to teraz zaczynają bardziej rozumieć pracę górników. To rzeczywiście tak wygląda. Oczywiście nigdy nie będzie to, kiedy samemu się tam zejdzie i samemu się to poczuje. Raz zimno, raz gorąco, tu się nie da oddychać, tu brudno. No wiadomo, węgiel jest czarny, brudzi i tyle. I pyli. I pyli. Ale chcieliśmy jako Outriders trochę zmienić postrzeganie całej debaty o polityce klimatycznej, bo film jest jakby jednym z elementów tej nowej sekcji Power, która powstała. Sekcja Power ma nawigować przez kryzys klimatyczny. My nie chcemy nikogo straszyć, my nie chcemy nikomu mówić, co on ma robić. My chcemy po prostu ludzi zmusić do myślenia i jakby idea filmu też jest taka. Dotychczas Outriders funkcjonowało tylko i wyłącznie w projektach międzynarodowych. Opisywało rzeczywistość za granicą, opisywało rzeczy, o których w polskich mediach myślę, że mało kto postarał się te tematy pokazywać. No ale mówiąc o polityce klimatycznej i transformacji energetycznej, to bez Polski ani rusz. I tak powstała idea tego filmu, który ma opowiedzieć nie tylko historię górnictwa, ale ma pokazać transformację energetyczną na całym świecie i powiedzieć,
że ten koniec węglowego świata, on się już zaczął. I od niego nie ma odwrotu. Tyle tylko, że w różnych państwach jest on na różnym etapie. I my wybraliśmy 10 krajów. To nie był łatwy wybór. Bardzo zróżnicowanych. Oczywiście najwięcej z nich jest w Europie, nie ukrywajmy. Żeby pokazać, że transformacja energetyczna to nie zawsze jest tylko efekt polityki klimatycznej i ekonomii. Czasami jest to efekt wojny, jak w Ukrainie. Czasami jest to efekt, trudno mi powiedzieć wojny, ale presji. Tu będziemy mówić o Kolumbii, na razie nie chcę zdradzać dlaczego, ale mogę powiedzieć, że chodzi tam między innymi o rdzenną ludność, która się po prostu zbroi przeciwko kopalniom. I to jest tragedia. I chcemy pokazać to górnictwo z każdej strony, a jednocześnie przekonać ludzi, że za zamykaniem kopalń wcale nie musi iść zapominanie o historii, o tradycji, o kulturze, bo one, mimo likwidacji kopalń jako zakładów wydobywczych, są dziedzictwem, które to górnictwo dało, a kiedyś to górnictwo wybudowało pewne potęgi regionalne, potęgi gospodarcze. Natomiast chcemy pokazać, że transformacja energetyczna przebiega w bardzo różny sposób i jest bardzo trudna, a mówienie o niej jako o sprawiedliwej daje ogromny znak zapytania, zwłaszcza w Unii Europejskiej, bo dla kogo ona będzie sprawiedliwa, czy będzie sprawiedliwa, no, zastanawiam się, nie wiemy. Jako historyk z wykształcenia, to mam w ogóle z pojęciem sprawiedliwości taki problem, że procesy historyczne w ogóle nie są sprawiedliwe z samego założenia. One się po prostu dzieją i niektórzy padają ich ofiarami, niektórzy są ich beneficjentami. Tu jest podobnie. Tu myślę, że będzie podobnie, natomiast mnie ciekawi, w jaki sposób chcecie mówić o bardzo niełatwym temacie, już teraz nawet nie górnictwa, ale właśnie tej transformacji energetycznej, żeby gdzieś tam nie stracić tego zainteresowania odbiorcy, bo ja mam takie poczucie, że cała ta debata opiera się na kilku kliszach, dosyć na skórkowym podejściu do tematu i najchętniej po wygłoszeniu kilku banałów każdy się zamyka, bo po prostu nie mamy tej wiedzy tak naprawdę, tak? Jakby tego, co tam się rzeczywiście głęboko dzieje. Już nie mówię głęboko w kopalniach, tylko w ogóle głęboko w tej energetyce. Jak chcecie skłonić waszych odbiorców do tego, żeby byli bardziej świadomymi uczestnikami tej debaty o transformacji energetycznej, żeby byli tymi osobami, które być może na przykład naszym decydentom, czy w ogóle europejskim decydentom zaczną stawiać pytania. Chłopaki, dziewczyny, ogarniemy się jakoś, co zrobimy, jaka przyszłość w ogóle czeka nasz kontynent. Jak chcecie to ugryźć? No, chcemy to ugryźć właśnie wyborem krajów, które tutaj będą pokazywane, bo ja myślę, że w Polsce, jeżeli rozmawiamy o górnictwie węgla kamiennego, to nasi odbiorcy, nie tylko nasi, ale w ogóle czytelnicy, widzowie, słuchacze, skupiają się na naszych kopalniach, nie mając, znaczy mając pojęcie, że a była kiedyś Margaret Thatcher, która to tam pozamykała w wielkiej tak, Brytanii a Chiny to cały czas produkują tak. I produkować będą, a w Stanach Zjednoczonych, jakby na tym kończy się dyskusja. A my chcemy to pokazać. A jeszcze na Niemcy kilku otwierają elektrownie tak, w oparciu o węgiel. Tak, Datteln 4, tak, też mieliśmy okazję tam być, też to pokażemy. To nie jest łatwe, żeby tę narrację zbudować. Ja też nie chcę zdradzać wszystkiego, bo czasami mam poczucie, że jak za dużo powiem o danym projekcie, to potem gdzieś go znajduję, więc proszę mi wybaczyć, że nie chcę tutaj zdradzać całej narracji, ale tak, my z jednej strony chcemy pokazać tych górników i ich ciężką pracę, której absolutnie nie chcemy deprecjonować. Chcemy zadać pytanie, co z nimi dalej, tak, no bo byliśmy teraz w Hiszpanii, tam została ostatnia kopalnia węgla kamiennego, a 1 lipca odbył się ogromny protest górników. Nie dlatego, że oni chcą przywrócenia jakby pracy kopalń, tylko chcą uzyskać odpowiedź na pytanie, co z nami będzie.
A my trochę nie odzyskaliśmy, czy nie uzyskaliśmy już tej odpowiedzi w pewnym sensie. Przecież górników w tej chwili w Polsce jest kilkakrotnie mniej niż było w szczycie. Oczywiście. Więc... W kopalniach węgla kamiennego pracuje w sumie 80 tysięcy osób, ale każde takie miejsce to pracy tworzy inne miejsca pracy. To jest system takich naczyń powiązanych. Jasne, tylko chodzi mi o to, że ta transformacja się już zaczęła. I jakby część ludzi z górnictwa już schodziło. Więc mieliśmy kilkaset tysięcy pytanie, górników. Stąd moje pytanie, czy to, co się wydarzyło wcześniej, trochę nam nie pokazuje tego, co się wydarzy później, w pewnym sensie, to znaczy... Albo pokazuje nam, czego nie powinniśmy robić. To na pewno. Też. Zagłębie Wałbrzyskie jest takim przykładem, że nie powinniśmy tego robić w tym kierunku. Ja myślę, że czego by nie mówić, ale obecna władza też ma jakby świadomość, że to trzeba wykonać zupełnie inaczej niż zamknięcie Zagłębia Wałbrzyskiego, bo to była po prostu katastrofa i tego nie można zrobić w ten sposób. Ale jesteśmy też w innych czasach. Wtedy nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej, teraz jesteśmy. Teraz możemy wykorzystywać środki unijne, między innymi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który został przygotowany. Też są inne branże, które da się rozwijać, między innymi na Górnym Śląsku. Katowice to już nie są te Katowice, które ja pamiętam z dzieciństwa. To jest super nowoczesne miasto, gdzie tak naprawdę górnictwo w samych Katowicach nie jest już istotnym elementem budżetu, ale w takich gminach jak na przykład chociażby Ruda Śląska, no to kopalnie są naprawdę podstawą tego budżetu. I tu się trzeba zastanowić, tu jest potrzebna współpraca władz centralnych z władzami lokalnymi i fakt też ze związkami zawodowymi, no ale jak śledziłam ostatnio negocjacje umowy społecznej między rządem a stroną związkową, no to byłam trochę załamana, że przez 7 miesięcy to tak nie za wiele udało się w sumie ustalić, poza tym, że data graniczna 2049 dla zamknięcia ostatnich kopalń węgla kamiennego dla energetyki w Polsce została zapisana. Duża i długa droga przed rządzącymi na każdym szczeblu, ale musimy pamiętać, że tę drogę pokonuje nie tylko Polska, ale również inne kraje. I to jest między innymi cel naszego filmu, bo my pokażemy na przykład Wielką Brytanię czy Niemcy, które zamknęły wszystkie kopalnie węgla kamiennego dla energetyki. Pokażemy Polskę i Czechy, które są w trakcie procesu, ale pokażemy też na przykład Chiny czy Kolumbię, które na razie w ogóle o tym nie myślą. Kolumbia jest gigantycznym eksporterem węgla kamiennego, a sama praktycznie go nie zużywa. Podobnie robi Australia, która praktycznie odchodzi od spalania węgla kamiennego w energetyce, ale eksportuje go na potęgę, bo wydobywa go odkrywkowo, a więc tanio. Podobnie zresztą robi Kolumbia i robi na tym biznes. W przypadku Kolumbii jest to krwawy biznes, na którym cierpi ludność rdzenna. O tym też chcemy mówić. To dlatego w Ukrainie... Kopalnictwo odkrywkowe to też jest dosyć masakra dla natury. Dla tak? natury, jakby... to wszyscy wiemy, Turów się kłania, mamy spór, to jest akurat węgiel brunatny, ale to jest odkrywka. Wiemy, czym to się kończy. No, jednym słowem, pokazujemy różne aspekty i różne oblicza tej transformacji. W Ukrainie między innymi dlatego pojechaliśmy do Awdijiwki, żeby pokazać, słuchajcie, tu była kopalnia, ona została zniszczona działaniami wojennymi i teraz jest tu baza wojskowa. Więc chcemy to pokazać na tak różne sposoby, by trafiło to do jak najszerszej publiczności, ale my nie chcemy tam postawić jasnej tezy i powiedzieć odbiorcy, ty tak masz myśleć. My mu chcemy dostarczyć taki pakiet kompleksowych informacji z każdej strony, czyli i tej strony, która broni górnictwa, i tej, która mówi, że to jest złe, żeby na koniec dnia, a jednocześnie na koniec tego filmu, ten obraz w głowie każdego odbiorcy był jaśniejszy i żeby on sam umiał jakby ocenić sytuację i, no i efekty transformacji energetycznej na świecie. A jaka będzie Europa bez węgla? Droższa. Ale z węglem będzie jeszcze droższa. Musimy przestać myśleć o węglu jak o tanim paliwie energetycznym. Kiedyś mogliśmy tak o nim mówić, ale teraz, kiedy mamy Unię Europejską i system handlu emisjami CO2, to jest tak drogie, że to się przestaje opłacać. Druga rzecz to jest jednak to, że górnictwo jest coraz starsze, a więc płytkie pokłady, kiedy są wybierane, łatwe i tanie, one już przestały dawno być łatwe i tanie. Teraz górnictwo schodzi coraz głębiej. Między innymi też Niemcy dlatego zamykali swoje kopalnie. One były już tak głębokie, że koszty wydobycia
po prostu jednej tony, nijak miały się do takiego węgla zaimportowanego z takiej Australii czy Kolumbii, gdzie jest metodą odkrywkową wydobywany, czyli za kilkakrotnie niższe pieniądze. No, koszt transportu trzeba doliczyć i koniec, nie? No i tak dochodzi taniej. Tak więc taka ta Europa będzie... To, jaka będzie Europa bez węgla, będzie też zależało od tego, jak zachowa się reszta świata. Bo oczywiście ja przyjmuję te argumenty, że no tak, my tutaj zaciskamy pasa, a przecież Europa odpowiada jedynie za 11% emisji CO2, tak nie może być, tak nie może być. Ale proszę zwrócić uwagę, że nawet Chiny zaczynają mówić, a to już jest naprawdę duży krok, jeżeli chodzi o nich, zaczynają mówić o neutralności klimatycznej. O tym, że oni chcą być neutralni klimatycznie w 2060 roku. Oczywiście jest to perspektywa odległa, ale Unia Europejska chce być neutralna klimatycznie w 2050. Więc czy te 10 lat różnicy w Chinach, które są największym producentem węgla kamiennego na świecie, to jest tak odległa perspektywa? Pytanie, co myślimy o politycznych deklaracjach sięgających daleko w przyszłość? To jest osobne pytanie, bo nasze deklaracje też są przecież bardzo dalekosiężne. Myślę, że my powinniśmy też skupiać się na tym, zresztą Unia Europejska trochę to robi, tak jak mówimy o celach redukcyjnych, na tym 30 roku. To muszą być takie kroki milowe, tak? Na koniec każdej dekady powinniśmy mniej więcej wiedzieć, kto, gdzie, w jakim miejscu będzie, a nie tylko obiecywać, bo fajnie jest naobiecywać, a potem kto inny musi to realizować albo to zmieniać, prawda? Bo to, co dzisiejsi politycy obiecują na rok 2050, to przecież nie będzie przez nich realizowane w perspektywie kolejnych tam 20 czy 30 lat. Na koniec mam trudniejsze pytanie. Jakie będzie dziennikarstwo w 2049 roku w Polsce? Ja mam nadzieję, że ono nadal będzie. Chociaż jak pan powiedział na samym początku, dziennikarstwo jakościowe zaczyna być jak dinozaur, gatunkiem wymierającym. Nie, no ja mam przekonanie, że może dziennikarstwo się będzie zmieniać, bo na pewno forma się będzie zmieniać. Te wszystkie, to patrzymy w ostatnich latach, jak to wszystko się integruje. Obraz, dźwięk, słowo, to już nie może być tak, że ja się schowam za papierową gazetą i nie będę chciała występować przed mikrofonem czy kamerą, czego zawsze unikałam, bo tak się już nie da. Ja mam nadzieję, że to dziennikarstwo jakościowe jeszcze przetrwa. Tylko, że może nie muszą to być tacy dziennikarze, ja trochę taki gatunek reprezentuję, bo ja skończyłam dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją prasową, czyli jakby w ogóle wykonuję zawód wyuczony, ale naprawdę to tak dla młodszego odbiorcy, wierzcie mi państwo, że naprawdę nie trzeba kończyć dziennikarstwa, by być dobrym dziennikarzem. Dobre dziennikarstwo to jest umiejętność słuchania każdej strony, cierpliwego, czasami bardzo cierpliwego słuchania, umiejętność obserwacji, bycie kreatywnym i umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków, zarówno z sukcesów, jak i porażek. I podchodzenia bez tezy, o czym pani na początku w pewnym momencie też powiedziała, że nie podchodzicie z tezą, czy nie chcecie tezy narzucać. Nie chcemy. Jakościowe dziennikarstwo powinno pomóc odbiorcy wejść na ten wyższy szczebel rozumienia. My musimy wyjaśniać, my musimy informować, my musimy tłumaczyć. Oczywiście komentarz to też jest jakby domena dziennikarstwa, ale jakby jedna z najważniejszych rzeczy, której ja się nauczyłam przez te ponad 20 lat pracy, to jest to, że nie wolno nam informacji z tym komentarzem mieszać. Musi być jasny przekaz, że informacja to jest to, co jest obiektywne, komentarz jest mój. I to trzeba zawsze rozdzielić. A jak często się zdarzało na temacie konkretnym, że miała pani inne wyobrażenie, a kompletnie pani zmieniła wyobrażenie o tym pod wpływem rozmów z różnymi osobami? Chodzi mi o to, że czasami chcemy czy nie chcemy z jakąś tezą gdzieś jedziemy, tak? Mamy jakąś wizję jakiegoś tematu. Oczywiście dobry dziennikarz powinien to umieć odrzucić na bok. Jest takie piękne sformułowanie, które wyniosłem z BBC, ono się nazywa bezstronność, że dziennikarz powinien być bezstronny, impartiality. Ale gdzieś tam jesteśmy czegoś ludźmi. Nauczeni, jesteśmy ludźmi, mamy swoje wizje. Jak często się zdarzało, że pani zupełnie zmieniła, czy trochę zmieniła zdanie pod wpływem rozmów ze swoimi rozmówcami na jakiś temat i nagle napisała pani jednak coś innego, niż pani się wydawało na początku, że być może pani napisze? Nieczęsto. Bo zwykle tematy, które poruszałam,
poprzedzał bardzo długi research, jeżeli mówimy o takich poważniejszych tematach, a nie na przykład, tak, że jadę oczywiście na miejsce wypadku, nie wiem, katastrofa w kopalni na przykład i ja nic nie wiem, co się wydarzyło, no to rzeczywiście wtedy tak, wtedy na miejscu się zbiera informacje, no i wtedy rzeczywiście mogło mi się na przykład wydawać, że wrócę za 2 dni i to się skończy, a tu akcja ratunkowa trwała 7 dni, sprawa się skomplikowała i okazało się, że wcale nie było tak, jak na początku mówiono, więc tak, oczywiście, ale przy takich dużych tematach staram się przed realizacją tego materiału już coś wiedzieć, ale rzeczywiście okazuje się niekiedy, że jest tam jakiś brakujący puzzel, który troszeczkę tę optykę może zmienić. Tutaj mogę podać taki przykład akurat nie energetycznego tematu, który realizowałam bardzo w tercecie egzotycznym z Wojtkiem Wybranowskim i Blanką Aleksowską, gdzie jestem też od czci wiary za to odżegnywana, ale ja wiem, dlaczego pracowaliśmy w takim teamie i nie wydaje mi się, że muszę się z tego tłumaczyć. To bardzo dobry materiał jest, też go Państwu polecam. Śledztwo w sprawie śmierci radnego Głogowskiego Pawła Chruszcza, które prokuratura po prostu, przepraszam za kolokwializm, ale spaprała pod każdym możliwym względem. My prześledziliśmy 1500 stron akt, no i w tym momencie, nawet jadąc tam na miejsce, będąc na miejscu, jakby odtwarzając to, co wydarzyło się, bo to było rok temu, czyli 2 lata wcześniej, no tyle klapek nam się otworzyło po drodze, że oczywiście my mieliśmy jakąś wiedzę o tym, co poszło nie tak w tym śledztwie, naszym zdaniem, ale dopiero te rozmowy na miejscu pozwoliły nam znaleźć kierunek i obrać ten kierunek, jaki ostatecznie został w wirtualnej Polsce pokazany po tym śledztwie. Także to był taki ewidentny przykład, że trochę się zmieniło. Te materiały, o których rozmawialiśmy, ta książka, ten artykuł śledczy, to co Państwo robicie, to taka szkoła dziennikarstwa, do której zapraszam, Outriders się nazywa. I proszę ją wspierać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym programie. Bardzo dziękuję. I powodzenia. Mam nadzieję, że uda się kolejne progi osiągnąć i ten film zrealizować, bo ja bardzo na niego czekam. Ja również. Dziękuję ślicznie.